Jest w polskiej piłce postać, nie ma jej na tej planszy, która kiedy już bardzo pokazała danego wieczoru, że lubi żyć, to zaczynała się chwalić znajomym tym, że zjadała szkło, szklanki. Czemu ty mi podglądasz? Nie, bo chcę ci pomóc, bo ja mam tych samych, nie? Wiesz co, ostatnio wymyśliłem taki tekst, że mam słabą pamięć, ale jestem pamiętliwy. Zastanawiam się, czy ty masz jeszcze szansę, żeby w tym pojedynku rywalizować, czy popełniłeś jakiś błąd? Mogę zobaczyć? Nie, nie możesz. Dobrze. Potem opowiadał Bogusław Jaśnodorski, że z potencjalną kwotą już ustaloną za ten transfer tam jechał i chciał jeszcze tę kwotę obniżyć. A wyjechał z Białegostoku z Michałem Poznanem, ale zapłacił jeszcze więcej niż ustalili przed jego przyjazdem. Nie mogę ci powiedzieć. Ale ja już chcę zgadnąć. Ale nie mogę, no to nie jest ta kolej. Zgadnij kto to, Mateusz Święcicki, Samuel Szczygielski, dzień dobry. Trwają przygotowania do naszej zabawy z Samuelem. Samuel mnie zaprosił, więc wydaje mi się, że może być to najdłuższy do tej pory program w historii. Tego się obawiamy, tak. Za który proszę dajcie łapkę w górę, to jest sprawa życia lub śmierci. Widzę, że Mateusz Święcicki ma taką ciągotkę do tych kart, bo już tasuje od samego początku. Tak, ja jestem wielki szu, witam wszystkich serdecznie. Wielki szuler, ty jesteś jak ten jego uczeń, powiedzmy. Tak wzrostowo się dopasujemy. No, i teraz tak, że nigdy będziemy grać uczciwie. Tak. Czyli ty będziesz oszukiwał? Ja będę oszukiwał, wygra lepszy. Wygra lepszy, ale najważniejsze, że nawet jak będziemy oszukiwać, to widzowie będą to wszystko widzieć. Nie chodzi o to, żeby zwyciężyć, bo się nie założyliśmy o żadne pieniądze, ale żeby się dobrze bawić. Widzę, że jest tutaj kilka postaci, które lubię. Właśnie, ja mam pewien problem z tobą, bo ty jesteś postrzegany jako dziennikarz, wiesz, taki elokwentny, oczytany, poważny, przede wszystkim zadający trudne pytania. A jak ciebie znam z relacji prywatnej, jesteś istnie nieodpowiedzialną i osobą, taką bym powiedział swawolną. Tak, raczej bym powiedział. Więc do tej gry idealnie. Sowiś-Żalską. To pierwszy zaczyna. Ty? Zaczynaj. Dobra, generalnie mamy rozpoznawać postaci i to są postaci polskiej piłki. Ogólnie powiem ci, że mam takie przekonanie, że w polskiej piłce jest więcej fajnych postaci niż niefajnych. Raczej w kontakcie. To bardzo fajne zdanie. Ulala, będziesz miał trudno. Dobra, nie pytamy o wygląd? Nie powtarzam po sobie pytań, ale dobrze. Myślę, że kreatywność będzie na wysokim poziomie. A jak będziesz miał problem, to ci podpowiem, dobra? Dobrze. W taki sposób ciekawy. Pierwsza kwestia, czy jestem imprezowiczem? Co byś powiedział o tej postaci? Czy ona jest imprezowa? Czy ona lubi życie? Czy jest znana z imprezowania? Jak widzę postaci, które tutaj mamy, to myślę, że dużo będziesz mógł skreślić. Mhm. Po tym pytaniu nie jestem szczególnym imprezowiczem. Bo wiesz, moje pytanie... Każdy był kiedyś na dyskotece, tak? Ale moje pytanie bardziej chyba było ukierunkowane pod takim kątem, czy ta osoba ma taki styl życia, który często określamy lubi żyć, lubi się bawić, że jest kojarzona... Czy jest prowodyrem imprez? No tak, to może nie zawsze organizuje, ale uczestniczy, ale lubi... Zawsze jest na telefon chętna i dostępna. Czyli ta osoba... Nie. No dobra, no to już na pewno ta osoba odpada, szkoda, bo ją bardzo lubię. Kogo tam miałeś? Bogusława Leśnoderskiego, on raczej życie lubi, kocha. Lubi, kocha, oczywiście. Motorówki, wiesz, i tak dalej. Chrzestny. Na Instagramie bardzo aktywny. Kto by jeszcze mógł odpaść? Ta osoba też odpadnie. Mi się wydaje, że Robert Podoliński też lubi się zabawić. Lubi życie, tak. Znam Roberta Podolińskiego jeszcze z czasów Dolkanu Ząbki. To był inny człowiek, inny pod tym względem, że był to jeszcze człowiek taki... Słuchaj. Chudszy i nieobeznany w świecie mediów. Mnie się wydaje, że Daniel Kokosiński, bo chyba go dobrze rozpoznałem, też się lubi pobawić. Muszę ci powiedzieć, ostatnie 3 tygodnie spotkałem Daniela Kokosińskiego przypadkiem, nie skłamię, 5-6 razy. Między innymi na stadionie Polonii Warszawa. Tak, ale na przykład w niedzielę może być mecz na stadionie Polonii, a potem jest taka imprezownia w Warszawie, otwarta tylko w niedzielę i on się pojawia, żeby zjeść, napić się soku i wrócić do domu. Abstynent. Naprawdę. No dobra, ale ja go zapamiętałem z innych czasów. Bieganie po schodach. Czy mamy jakiegoś rock'n'rollowca jeszcze tutaj? O, no jedna postać to już jest absolutnie moim zdaniem pod tym kątem numer jeden. No, Dawid, tam opuściłeś. Dawid Janczyk lubił się zabawić, ale nie będziemy wchodzić w jego szczegóły. Postać, dobrze. Wiesz co, wydaje mi się, że on też się lubi zabawić i to jest ciekawy gość. Maciej Korzym.
Maciej Korzym, dyrektor dzisiaj sportowy Sandecji. Ale wiesz, jest to taka ważny postać, człowiek. Bo wiesz, w Polsce problem polega na tym, że jak się czasami mówi, że ktoś się lubi zabawić, to ktoś myśli, że już jest nieodpowiedzialny imprezowi, czy taki, powiedziałbym, patologiczny. Jest no nie. W polskiej piłce postać, nie ma jej na tej planszy, która kiedy już bardzo pokazała danego wieczoru, że lubi żyć, to zaczynała się chwalić znajomym tym, że zjadała szkło, szklanki. Marek Łasko. A to kimś... Marek Łasko taki był, wiesz? Ja mówię o Marcinie pewnym mówię. Wiesz, Marek Łasko to Jerzy Urban, postać z wszechmiar godna pogardy, ale bardzo interesująca i na pewno doskonale pisząca, więc mająca talent do pisania. Jadł szkło? Opowiadała, że to był taki popisowy numer Marka Łaski, który po prostu udawał, że je szklankę, więc to jest historia znana nie tylko ze świata piłki nożnej, ale umówmy się, że to nie jest najbardziej wyrafinowana forma imponowania ludziom. No dobra, Samuel, ja mam tutaj kilka jeszcze wątpliwości, ale w tej zabawie nie chodzi o to, żeby skończyć szybko. To prawda. Czy jestem postacią w polskiej piłce, która jest częściej obiektem żartów szyderki niż pochwał i oklasków? Tak. Tak. Jestem taką postacią. Jesteś taką postacią, ponieważ zdarzyły się w twoim życiu takie epizody, które są niesprawiedliwe. Rozumiem. One to przykrywają. Też mi nie podpowiadaj za dużo, ale okej. To w takim razie Rafał Murawski... A cholera, ten brzuch, to słynne zdjęcie, też nie mogę go w takim razie wziąć do dołu. Leśnodorski Bogusław na pewno idzie w dół. Piotr Celeban na pewno szanowany, uznany, idzie w dół. Adam Marciniak jeszcze poczekam. Michał Pazdan też idzie w dół, bo raczej więcej pochwał usłyszał w swoim życiu. Wojciech Cygan no, oczywiście też w dół. Okej. Pan Pawłowski oczywiście, że w dół. Maciej Makuszewski też uznany ligowiec, nawet reprezentant, więc też idzie w dół. Kamila Kiresia jeszcze zostały. Tomasz Łapiński oczywiście, że chwalony i ceniony, więc idzie w dół. Literat. Janusz Gol też w dół. Dominik Furman też w dół. Krzysztof Mączyński, zastanowię się. Dariusz Wdowczyk, no tutaj też mam wątpliwości. Nawet Janczyk też. Ireneusz Jeleń, mimo wszystko uważam, że też w dół, bo trochę goli strzelił. Przede wszystkim przewrotka, Okser i Liga Mistrzów. Oczywiście. Dariusz Dudek, na wszelki wypadek go tu zostawiam, bo dwa spadki w jeden sezon to nic przyjemnego, więc był mocno wyszydzany. Robert Podoliński też może iść w dół. Daniel Kokosiński, Kamil Kiereś, wiadomo, siadaj na czym. Jak też ludzie to obejrzą, zostaje. To będą mieli wątpliwości. Dobra, czyli teraz ja zadaję pytanie numer dwa, tak? Czy jeszcze Filip Bednarek, przecież też uznany oczywiście. No, a myślę, że Filip Bednarek nie jest gościem, który ma cokolwiek na sumieniu, żeby się z niego śmiać. Żadnych numerów nie odpalił, żadnych wypowiedzi, bo to też jest ważne, wiesz, czasami wypowiedź przykrywa na lata, wiesz, oczywiście. Że stają się takie kultowe. Oczywiście, że tak, wiesz, ja na przykład mam tutaj no, chociażby Adama Marciniaka, który słynie ze swoich wypowiedzi poza boiskowych, więc wolę go jeszcze sobie zostawić w grze, albo Daniel Sikorski, o którym śpiewano na trybunach Wisły Kraków, że to najlepszy napastnik Polski, a kibice wcale tak nie sądzili. Dobra, to teraz pytanie ciekawe. Wiśnia nagrywał mnie kamerką, gdy pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej. Nie. 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 Czyli tak, na pewno odpada, panie szanowny, pan Pazdan. No bo Wiśnia go ogrywał. Na pewno odpada pan Mączyński, no bo z niego stworzył w sumie taką postać fusową, medialną. Fus. Tak, dokładnie. To była twarz fusów. Tak. Wydaje mi się, i tutaj ty możesz do końca tego nie wiedzieć, że Wiśnia Dominika Furmana nagrywał i Arka Piecha też. A czemu mam o tym nie wiedzieć? No bo... Zgrupowania te zimowe, tak? Zgrupowania zimowe reprezentacji. Jeszcze chyba za Waldemara Fornalika, bo później Zbigniew Boniek to ukrócił. Ja ci muszę powiedzieć, że te zgrupowania były bardzo ciekawe, dlatego że można było nabić sobie trochę meczów w reprezentacji, a poza tym można było pojechać i być blisko. Ja pamiętam, jak Orange Sport funkcjonowało, a Orange pełniło taką rolę głównego sponsora reprezentacji, to zawsze było miejsce dla firmy Orange, w sensie dla kilku sponsorów, pracowników sponsora, może bardziej. Insurypl i tak dalej. No i wiesz, i ja akurat to dobrze kojarzę w kontekście tej wielkiej afery, dlatego że Orange wtedy zawsze dwa miejsca rezerwowało dla operatora, czyli głównie Krzyśka Kulasa i mnie jako dziennikarza, żeby robić też materiały na ich kanał YouTube'owy. To był taki kanał o reprezentacji, który oni mieli. No i poza tym jacyś pracownicy firmy, ale bardzo
kulturalni, więc ja trochę wiem, jaki to jest klimat na tych różnych kolacjach, spotkaniach i tak dalej. Dlatego szokuje mnie to, co się wydarzyło ostatnio, bo powiem ci, że zazwyczaj lecieli ludzie z wielką kulturą i można było bardzo dużo się dowiedzieć, a Wojtek Gąsowski był stałym elementem tych wyjazdów i jest osobowością bardzo ciekawą, więc nie doceniłem cię. Furman i Piech, oni spadają. Reszta w reprezentacji, mój kochany, Zawiśni, no jeszcze ten gość w reprezentacji występował. Ten też był, ale moim zdaniem możesz nie wiedzieć, ale... Powiedz mi to nazwisko, nie muszę ci... Jakub Tosik. A czemu mam nie wiedzieć? Oczywiście on był nawet za Franciszka Smudy powoływany i Maciej Sadok też. Kochany, no to powiem ci, że mi się to krystalizuje powoli. No mi też się powoli krystalizuje, to ja zadam ci pytanie. Czy byłem piłkarzem w zagranicznym klubie? Tak. Rafał Murawski, Rubin Kazań. Nie mogę go w takim razie wziąć do dołu. Dariusz Dudek. Wygrał z Barceloną Pepa. To jest kluczowa... Mówisz o Murawskim. Tak, to jest kluczowa w ogóle historia, bo Barcelona Guardioli, która szła taką siłą rozpędu nieprawdopodobnego w tym sezonie, w którym Mourinho zdobył Ligę Mistrzów, to w grupie przegrała właśnie z Rubinem Kazań wobec sobie u siebie. Nieprawdopodobne. Tak, to były te zielone koszulki Rubinu, pamiętam, że... To ja kiedyś pojechałem na zgrupowanie reprezentacji Polski, to było w 2012 roku i wtedy w Marbei kadra Waldemara Fornalika trenowała i to jest takie miasto, do którego przyjeżdża wiele klubów, zwłaszcza tych, które mają taki system wiosna, jesień. Tak. I wtedy przyjechała drużyna Rubina Kazań, gdzie był taki Salomon Rondon, bardzo umięśniony napastnik i przyjechali piłkarze Andrzej Machaczkała. Pamiętasz, ja miałem takie wtedy wrażenie, że to jest jakiś dziwny twór, mafijno. Andrzej Machaczkała był jeszcze bardziej rosły napastnik niż La Sina Traore, pamiętasz? Tak, i my wtedy... Za trenera Roberto Carlosa. Wyobraź sobie, Samuel Eto, Hus Hiddink jako trener, który zresztą udzielił mi świetnego wywiadu i powiedział, że pierwsze 15 minut meczu z Polską na Mundialu go przeraziło, bo mieliśmy sytuację krzynówek Olisa Debe i po pierwszych 15 minutach się bardzo bał o wynik. Natomiast wiadomo, że ten mecz wygrał. To Roberto Carlos wtedy był. No i potem trener tego klubu. Coś takiego jak Andrzej Machaczkała funkcjonowało, ale to musiała być pralnia. Musiała być. No. Dobrze, no to w takim razie ja zakrywam piłkarzy, którzy nigdy nie wyjechali za granicę grać w piłkę. Dariusz Dudek moim zdaniem nie pojechał nigdy. Adam Marciniak grał na Cyprze, jeśli dobrze pamiętam, że to był Cypr. Krzysztof Mączyński oczywiście Chiny. Kuba Tosik, no byłbym w szoku, jakby gdziekolwiek pojechał. Tam go w dół. Dawid Janczyk pojechał, co by nie mówić. Maciej Korzym też przecież słynne zdjęcie z José Mourinho, więc powiedzmy, że... Testy w Chelsea. Tak jest. Jak był w Turcji. Tak. No to wiesz co, Kamil Kereś nigdy nie grał za granicą. I nigdy nie trenował za granicą. Tak, Daniel Kokosiński też nigdy nie grał za granicą. Chyba, że Mazowsza. Chyba, że za granicą Mazowsza. Dariusz Wdowczyk oczywiście z Celtic. Dobra, no to dla mnie tyle. Czy grałem w Lidze Mistrzów? Mówimy o Lidze Mistrzów tak, jak rozpatruje ją zachodnia Europa, a nie tak, jak rozpatruje ją Polska, że pierwsza runda eliminacji Champions League oznacza, że grałem w Lidze Mistrzów. Domyślam się. Nie, nigdy w życiu nie zagrałem w Lidze Mistrzów. No dobra, to tak. Pan Ireneusz Jeleń, postać, którą bardzo szanuję ja osobiście. Tak uważam, że jest to jeden z takich najbardziej... Z Realem, z Milanem, Woser. Tak, ale jeden z najbardziej serdecznych w ogóle ludzi, takich dobrych. On po prostu... Pojechałeś kiedyś do niego. Ma dobre intencje. Ireneusz Jeleń. Zresztą miałem przyjemność trochę meczów jego Woser skomentować. Tomasz Łapiński grał w Lidze Mistrzów, Borussia Dortmund, Atletico i Steaua Bukaresz. Chyba do Bukaresztu nawet jechał samochodem. No tak. Coś przerażającego. Tak, bo Tomasz Łapiński, tak jak i Kuba Tosik, którego też mamy na planszy, czy mieliśmy, bał się po prostu latać samolotem. Nie, nie Kuba Tosik, Maciej Sadok. Maciej Sadok. A wiesz, ja z nim leciałem samolotem. Tak? Parę razy. A Smuda też się bał latać samolotem, dlatego się tam czasami podobno znieczulał. Później już nie, jak był coraz starszy, natomiast delikatne turbulencje wywoływały u niego strach. Ja to trochę rozumiem, bo na przykład ja się przez lata nie bałem, a później miałem takie loty, między innymi do Chile, kiedy leciałem przez Andy, gdzie turbulencje były olbrzymie i to pozostawia jakiś ślad, więc ten lęk akurat rozumiem. Rafał Murawski, to do tego już doszliśmy. Tak on jest. Grał w Champions League. No i zostają mi tacy ludzie, którzy w Lidze Mistrzów nie grali, ale jest taki jeden gość, który jest dyrektorem sportowym i może w Lidze Mistrzów
jego klub zagrać, ale musiałby potencjalnie pokonać Raków Częstochowa. W Daniel Sikorski. Rundzie, więc który tak. Przyszedł tutaj do naszego studia. Nic nie wiedział w quizie. Tak, zdarzyło mi się zagrać z nim w piłkę nawet. Tutaj podczas jego urlopu szukał klubu i nagle dostał ofertę bycia dyrektorem sportowym w klubie, który jest mistrzem Cypru. Bo jego ojciec jest jedną z legend Legii, żeby oczywiście chyba występować w drużynie rezerw i tam ewentualnie się przysposabiać do jakiejś pracy. Natomiast dostał propozycję dyrektorską bardzo interesującą. Ja mu mówiłem, żeby nie wracał. Znaczy ja, moim zdaniem to, że tam może wykorzystać swoje kontakty, on zresztą zna języki obce, jest takim facetem, trochę jest inną mentalnością zachodnią. Zupełnie inną mentalnością. Mieszkał w Hiszpanii, teraz Cypr, wcześniej Niemcy. Przyjaciel Dawida Alaby. Dokładnie. No dobra, to Samuel, teraz ty. Tak. Czy byłem napastnikiem? Nie. To Dawid Janczyk out, Maciej Korzym out, Daniel Sikorski najlepszy napastnik. Ja bym się z Korzymem zastanowił. Out? Ja bym się z Korzymem zastanowił. A czemu byś się zastanowił? Maciej Korzym to tak na początku... A ty mi sugerujesz, że masz tam Maciej Korzym? A nie, to by było zbyt proste. Okej, Arkadiusz Pych też w dół i gramy dalej. Dobra, to moje pytanie jest takie, czy wystąpiłem w studiu meczyków tutaj? Tutaj? Tak. Nie. Nie wystąpiłem? Nie. Janusz Gol. Ale nie oznacza to, że nie byłem na Skype'ie, prawda? Tak, ale... Ale pytałeś o studio. Nie, pytałem o studio. Okay. Tutaj o studio, nie. Bo ja wiem, że jedna postać była. Okay. Jedną pamiętam. Mhm. Ten Kamil Kiereś wystąpił, bo ja pamiętam, owszem, że on tutaj został. Tak. I naprawdę duża wiedza. Duża wiedza. Magazyn Ekstraklasy u nas dawał pracę trenerom. Tak. Maciej Bartoszek, Aleksander Wukowicz, Gonzalo Fejo. Daniel Sikorski też wystąpił. I teraz mam wątpliwość. Wydaje mi się, że Tomasz Łapiński wystąpił. Wystąpił, albo na pewno wystąpił Janusza Basałaja. Tutaj też kilka razy, tak. No dobra, więc... Znakomity, naprawdę znakomity ekspert od pierwszej ligi. Więc moje... No... O, no jeszcze pan Cygan też wystąpił w tym studiu, więc... Dobre pytanie. Więc zostaje mi kilka postaci, ale się zastanowię, moim zdaniem Tadeusz Pawłowski nie został tutaj sprowadzony do tego studia, nie? Adama Marciniaka też nie było. Nie. Filipa Bednarka też tu nie było, bo za daleko z Poznania, ale Tomasz Rząsa przyjął. Dariusz Dudek nie, chociaż był na łączeniu, był, pamiętam. Dariusz Dudek? Chyba nigdy. Nie? Nie. A nie, to w poprzednim medium robiłeś z nim. A, być może. Rozmowy, tak, być tak, może. Tak. Bo ty już... O! Maciej Makuszewski wystąpił w studiu, przypamiętam nawet, podczas ekspert mundialu. Ekspert podczas mundialu i uważam, że to jest jeden z piłkarzy, którzy dobrze wypadają. Tak, który ma potencjał. Putraku też był. No dobra, panie szanowny, zostało mi 6 gości, teraz... No mi 4. Pytanie, czy się pastwić nad tobą, czy... No tak, trochę się popastwię. Czy słynną historią z mojego życia pozaboiskowego było to, że dowiadywałem się jak i ostatecznie zmieniłem nick na Twitterze. Ja wiem o co chodziło. Ja nawet napisałem tej osobie wtedy, żeby ona zmieniła sobie ten nick, bo on jest bardzo niefortunny po tym, że trafiła do stolicy pewnego pięknego kraju w centrum naświetlając Europy. Krzysztof Mączyński miał nick Maka TSW. TSW. Maka TSW. A później miał Maka 1916. Nie. Miał normalnie chyba tam. Dobra, to ci powiem, że nie. No, że nie jest to Krzysztof Mączyński. Okej, dobra. Więc on odpada. Mączyński idzie w dół. Czy grałem kiedyś w Legii Warszawa? Nie. Nie grałem w Legii Warszawa. Dobra, nie grałem. Czyli Dariusz Dudek grał Komandos. Grał. Grał, oczywiście. Pan Dariusz Wdowczyk grał i był jednym z lepszych obrońców w historii Legii Warszawa. Chyba wybrali Rzeźniczaka do... 11 stulecia. To świadczyło o tym, że ludzie tylko interesują się czasami, które oglądają. Wiesz, Justyna Kowalczyk też wygrała 4 razy sportowca roku, a nie Tomasz Majewski, który obronił na przykład mistrzostwo olimpijskie. Tak, do Janusz Gol. Bo to było tuż po jej zawodach. Janusz Gol, ale także grał. No dobra, to jest 3 do 3. 3 do 3. Moja kolej. Czy brałem udział i byłem wręcz twarzą w pewnych kręgach afery korupcyjnej w polskiej piłce? Nie, z aferą korupcyjną nie masz nic wspólnego. Dobra, Dariusz Wdowczyk idzie w dół. W tych niechlubnych jego czasach teraz wspomniałem. Dwie postaci zostają. Tak jest. No dobra, to Samuel, ja mam takie pytanie. W sumie to rzadko przekraczam połowę boiska podczas meczów. Tak ogólnie, gdybyśmy mieli wskazać, wiesz, wiadomo, że ci, którzy występują z tyłu, to przekraczają rzadziej, chociaż różnie to bywa z tymi, którzy występują z tyłu, bo wiesz, że hitmapy czasami... Ja odpowiem ci po prostu tak.
Kurde, ale to złe pytanie zadałem. Dlaczego? Bo z punktu widzenia na przykład potencjalnego trenera, trener też rzadko przekracza. Może wybiegać na przykład do trenera przeciwników, nie? Tak. No więc się wkopałem trochę. Ale jakby nie chodziło o piłkarza, to bym ci odpowiedział po prostu, że nie. No dobra, no to w takim razie ja mam teraz dwie postaci. Mam pewną intuicję, ale, ja też... ale poczekam do końca. Wszystko wskazuje na to, z moich opowieści i twoich, że jesteś Adamem Marciakiem. Nie. Nie jesteś Adamem Marciakiem? Na początku miałeś genialną czutkę, na samym początku. Na samym początku... No to już wiem, kim jesteś, ale wiesz, bo od razu wiedziałeś, to a propos naszego zakładu i nadmiaru kilogramów, który musieliśmy zgubić, ty zgubiłeś, ja nie. Ojej, Kurczę, powiem ci to, na początku wiedziałeś od razu, a później, wiesz, pierwsza myśl często najlepiej radzi. To prawda, no to A mnie się wydaje, mam czutkę, że jestem Adamem Marciniakiem, nie? Mówisz o? To ja też strzelę, żeby było, bo ja mam dwóch, nie? Więc muszę strzelić. Nie. Filip Bednarek? Nie mogę ci powiedzieć. Ale ja już chcę zgadnąć. Ale nie mogę, no to nie jest ta kolej. Opuść tego Adama Marciniaka w takim razie i poczekaj, bo może kogoś zakryłeś przez twój brak wiedzy po polskiej piłce, kto to wie. Tak? Nie, ja tylko mówię, że być. No to co, to jeszcze mam pytanie? Nie, no nie masz, no zapytałeś, czy jestem Adamem Marciniakiem. I ty powiedziałeś mi, że nie? Że nie. No to no dobra, no to w takim razie została mi tylko jedna postać. No mi też. No dobra, czekaj. No to już teraz kolejne pytanie. Jestem byłym piłkarzem rosyjskiego klubu, który wygrał z Barceloną, bo jestem Rafałem Murawskim. Tak. 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 Okej. Okay. No brawo. To czekaj, to jestem aktualnym Wolem, postacią, która reguluje dostęp do bramki Lecha Poznań. Nazywam się Filip Bednarek. Zgadza się. Brawo. No dobra, Filip, no to w takim razie 1-1, nie? No 1-1, chociaż ty zaczynasz, no ale no tak. Dobra, 1-1. Jest 1-1. Runda druga, panie Mateuszu, więc czas na rozstrzygnięcie, kto to wygrał, bo mimo, że to było takie... Remis. No remis, jest 1-1, tak. Pierwszy remis. Taki quiz, w którym po pierwszej rundzie jest 1-1. No dobrze, ale już w drugim robimy tak, że... Bez litości, bez sensu. O Jezus. No dobrze. Dobrze, no zaczynaj. A ty wylosowałeś? Aha. No bo ja mam postać trudną, będzie ci trudno, ale dobra. Czekaj, kiedy ty wylosowałeś? No przed chwilą. Tak? No dobra, okej, widzę, że nie wierzysz. Trudno, żebym tobie wierzył. No dobra, no okej. Ty byś sobie uwierzył? Nie, ja na przykład mam, wiesz co, ostatnio wymyśliłem taki tekst, że mam słabą pamięć, ale jestem pamiętliwy. Dobra, ja mam tego gościa, znacie go na 100%. I w takim razie niech to będzie... To jest taka postać. Pierwsze pytanie twoje teraz. Czy pewne interesy w polskiej piłce musiałem załatwiać bardzo długimi nocnymi obradami? Czyli po prostu, czy jestem włodarzem polskiej piłki? Nie. Okej. Okay. Nie. To w takim razie Wojciech Cygan out. W ogóle jestem bardzo ciekawy, jak negocjacje przeróżne w różnych tematach w PZPN-ie. Wiesz, że czasami pytanie budzi wątpliwości u tego, który mówi tak czy nie. Oczywiście. Tak, natomiast nie, ta osoba nie. W żadnych takich, powiedziałbym, PZPN-owskich naradach kupowania głosów i tak dalej. Czy tam rozumiem. Kupczenia głosami czy negocjowania bardziej, kupowanie to nie. To w takim razie Bogusława Leśnodorskiego też opuszczam. On kiedyś pojechał na Podlasie. Żeby negocjować transfer Michała Poznana. Tak jest. Wiesz, jak to się skończyło. Negocjował z Cezarym Kuleszą. No i pili ducha puszczy przy tych negocjacjach. Ja myślę, że Cezary Kulesza nie pamięta. Być może. On nie pamięta. Wiesz. Może nie pamiętać tej rzeczy, oczywiście. Generalnie, jak powiesz nie pamiętam, to jesteś usprawiedliwiony. Tak. Nie wiesz, co mówić, to mów niewyraźnie. Natomiast muszę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o Cezarego Kuleszę, to potem opowiadał Bogusław Leśnodorski, że z potencjalną kwotą, już ustaloną za ten transfer, tam jechał. I chciał jeszcze tę kwotę obniżyć. A wyjechał z Białegostoku z Michałem Poznanem, ale zapłacił jeszcze więcej niż ustalili przed jego przyjazdem, więc no negocjacje nie potoczyły się, pomyśli człowieka z Warszawy. Dobrze, no to w takim razie twoje pytanie. Czy moim chlebodawcą, moim pracodawcą był Józef Wojciechowski? Nie. 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 Ani w JW Construction, ani w Polonii Warszawa, ani gdziekolwiek indziej. No to kto pracował? No tak. Daniel Sikorski pracował, nie? No bo ewidentnie. On tam pracował. No, Daniel Kogosiński to był szykanowany dosłownie przez PSL. No nie, to wiesz, to był mobbing. To był mobbing. Dariusz Wdowczyk pracował w Polonii, ale w czasach, kiedy prezes Wojciechowski rozkręcał swój prężny biznes. Tak. Wiesz, kto mógł jeszcze... Jakub Tosik grał w Polonii Warszawa. No dobra, no to jedziemy dalej, okej, ja wszystko wiem. Ty wszystko wiesz. Wszystko wiem, tak. Czy fani Ekstraklasy mieli okazję oglądać mnie przynajmniej przez 5 sezonów? Tak. Okej.
to uważam, że Daniel Sikorski był krócej. Mhm. Maciej Makuszewski na pewno, Tomasz Łapiński na pewno, Maciej Korzym też był raczej przez 5 sezonów, Krzysztof Męczyński musiał być przez 5, no okej, okay, piech. Daniel Kokosiński. Nie. Bez szans. Bez szans. On zagrał w Polonii troszkę, ale generalnie bez szans. Kamil Kiereś? Nie. Dawid Janczyk? Nie. To nie było 5 sezonów. Michał Pazdan oczywiście, Adam Marcinek oczywiście, Filip Bednarek? Nie. Nie. Nie jest aż tyle. Nie jest aż tyle już w Lechu Poznań. No dobrze, to w takim razie Ireneusz Jeleń. A czekaj, jakby liczyć tą Wyspę Polską. Tak, wydaje się, że tak. Zostawię go. Robert Podoliński nie, bo jako piłkarz to 100%, a jako trener był w Podbeskidziu i Krakowie, ale to nie było absolutnie 5 lat. Czy występowałem w eliminacjach Euro albo Mistrzostw Świata w reprezentacji Polski? Okej. Okay. Nie występowałeś. Nie występowałem. Nie. To, dobra, to kto mógł występować? Dominik Furman nie występował. Oj, moim zdaniem występował. To dobrze, że go wziąłeś do dołu, no bo ty nie występowałeś jako No tak, no to tak. Występował moim. Występował. Twoje, na pewno Daniel Łukasik występował. Na pewno. Pamiętasz. No może za Waldemara Fornalika, który był taki na nich hype. No, wiesz, Rafał Murawski to musiał, bohater. Oczywiście, że tak. W ogóle o Furmanie przecież we Francji pisali, że to jest David Beckham z Toulouse, kiedy przychodził z Legii Warszawa, pamiętasz? No, Bogusław Leśnodolski, czy on miał karierę jakąś piłkarską? A, tak średnio. Średnio, więc... Ale karierę w polskiej piłce? Karierę w polskiej piłce... Znakomitą. Znakomitą zrobił. Dariusz Dudek nie. Że w kadrze? Dariusz Dudek nie. A raczej nie. Raczej. Piotr Celeban grał, chociażby za Waldemara Fornalika w eliminacjach Mistrzostw Świata 2014. I ja tak to postrzegam, że grał, tak. Tak, że grał. Dobra, no to ja w takim razie, jak on grał. I teraz mam problem z jedną postacią, z Dawidem Janczykiem, ale moim zdaniem on to tak naprawdę to reprezentacje, nie wiem... Eliminacje? Młodzieżowe. Tutaj mam również dużą zagwozdkę, pan Cygan, ale ja bym raczej... Zdecydował się, że, raczej nie. Że mimo dużego talentu piłkarskiego to raczej nie. Robert Podoliński też wielki talent polskiej piłki piłkarsko. Tak, ale tak na poziomie raczej okręgów i drugi czwarty. Tadeusz Pawłowski był legendą Śląska Wrocław jako piłkarz, ale wydaje mi się, że w reprezentacji nie. No, Michał Pazdan absolutnie tak. Adam Marciniak, pamiętasz jak Adam Nawałka powoływał tych piłkarzy na początku, to Adama Marciniaka chyba też powołał. Powołał nawet Rafała Kosznika, który zagrał w pierwszym składzie w jego debiucie. Ale to nie był mecz eliminacyjny, pamiętasz, graliśmy ze Słowacją i Irlandią, tak. Maciej Korzym, nie. Kamil Kiereś mimo dużej sympatii, nie. Maciej Makuszewski to moim zdaniem grał. 100% grał. On wyszedł nawet na Czarnogórę na Stadionie Narodowym w pierwszym składzie. Był taki moment, kiedy wydawało się, że on będzie jakimś takim istotnym piłkarzem dla reprezentacji. Dariusz Wdowczyk na pewno grał, no bo wiadomo. Ireneusz Jeleń też. Tomasz Łapiński też. Jasiu Gol. O, Jasia Gola, to ja bym nie... Z całym szacunkiem, to raczej postać ikoniczna dla Legii. Arkadiusz Piech. Nie, właśnie te takie... Przepraszam za określenie, ale gówno mecze reprezentacji Polski, ale jakieś takie eliminacyjne to nie. To zostało mi... A zaczekaj, czyli ty wziąłeś do dołu Piecha? Nie, Piech zostaje. No Piech zostaje. Piech zostaje, Jasiu Gol też zostaje w takim razie. Dobra. No to kto nam tutaj jeszcze został? Tutaj mam tego, Łapiński grał, jeszcze sprawdzam, Ireneusz Jeleń grał. Dobra, no to dobrze. Jest ciekawie. No, ty masz coraz lepszą sytuację. Dobrze. To ja przejdę do ofensywy w takim razie i zapytam cię, czy po powrocie, czy moja postać miała swoje przygody zagraniczne, po których wróciła do polskiej? Tak, wróciła. No to Dariusz Dudek idzie w dół, Celeban oczywiście idzie w dół, legenda Śląska Wrocław. Kuba Tosik też idzie dla mnie w dół, Michał Pazdan. No, Ankara Górcy. Ankara Górcy, no, okej, okay, dobra, wrócił. Pan Pawłowski, Tadeusz też idzie w dół. Arkadiusz Pych wrócił, Tomasz Łapiński, Janusz Gol nigdy nie wyjechał z Polski w ogóle. Wyjechał, w Rosji grał. A oczywiście, dobra. No, nie wiem, czy nie... Jędrzejczyk, Gol, Amkar Perm. Tak, oczywiście. Dobra, no to w takim razie jeszcze... To tyle, no, na wszelki wypadek. No zaraz, ale Filip Bednarek, ty skasowałeś go? Nie. Ale ja go skasowałem w innym pytaniu. On jest. A, skasowałeś go w innym pytaniu. Dobra. Tym, że nie był 5 lat w Ekstraklasie. To moje pytanie jest takie. Czemu ty mi podglądasz? Nie, bo ty chcę ci pomóc. A, okay. Bo ja mam tych samych, nie? Czy strzeliłem przepięknego gola lewą nogą z dystansu w Ekstraklasie? Nie.
Nie? Odpuścić cię chciałem mimiką, nie. To było beznadziejne pytanie. Nie, ono mi w ogóle nie pomoże. Kto ci odpada? Słuchaj, no to tak, Kto strzelił, to ten odpada, tak? Kto strzelił, to ten odpada. No, tak, na pewno Adam Marciniak, słynny gol, z Górnik Lech chyba, tak? Za Smudy Lech, a Górnik chyba za Nawałki. Kto jeszcze mógł strzelić z dystansu? Lewą nogą. No to tyle? To tyle, no beznadziejne pytanie zadałem, tyle. To ja zapytam w takim razie, czy mam aktywną karierę piłkarską? Nie, piłkarsko jako piłkarz zawodowy, martwy jesteś. Okej, czyli chowam piłkarzy, którzy jeszcze grają. Mhm. Więc w takim razie, czyli Michał Pazdan gra, bo wieczysta, Adam Marciniak, ekstra klasa, Dominik Furman gra, Maciej Makuszewski gra, Janusz Gol także gra w pierwszoligowej Arce Gdynia i Krzysztof Mączyński zawiesił tą karierę, nie ma klubu, ale generalnie wiesz jak jest, może jeszcze wróci, więc zostawiam. Zastanawiam się, czy ty masz jeszcze szansę, żeby w tym pojedynku rywalizować, czy popełniłeś jakiś błąd, mogę zobaczyć? Nie możesz. Dobrze. Ale on jest straszny, nie? Nie, bo ja chcę, żeby walka trwała do końca. Dobrze, dobra. Nie trwa. Moje pytanie jest takie, czy ja pracuję obecnie z mikrofonem? Nie pracujesz z mikrofonem. Czyli muszę usunąć tych, którzy z mikrofonem pracują? Tak. Pan Robert Podoliński pracuje z mikrofonem? Tak jest. No, w sumie tyle. O, wiesz co, po Gustaw Leśnodorski też, ja zaliczam mu ten epizod z żurnalistą. To jest wciąż praca z mikrofonem, wciąż występowanie, wciąż... Powiem ci, że słuchałem tych podcastów Leśnodorski i Żurnalista, ale jak żurnalista jest w pojedynkę, to staram się omijać szerokim ogólnym. A ja nie słuchałem. Dobra, no to co? I nie żałuję. Jedziemy? Czyli ty zakryłeś tylko dwie osoby, A, bo ja słabe pytania zadaję, beznadziejny jestem w to, no. Wiesz, ja być może popełniłem błąd i zakryłem kogoś, kogo ty tak naprawdę masz. Zobaczymy. Czy jestem postacią, która jest zaangażowana w polską piłkę, ale już nie jako czynny piłkarz? Tak, jesteś zaangażowany, ale nie jako czynny piłkarz. Zakrywam ludzi, którzy nie są zaangażowani. Arkadiusz Piech nie jest zaangażowany, Rafał Murawski moim zdaniem nie jest zaangażowany, mimo że miał swoje udziały w Arce Gdynia, i Ireneusz Jeleń też nie jest zaangażowany, a ta trójka... Jest w Cieszyn zaangażowany, coś tam w tym Cieszynie działa, więc sobie go zostaw. No to zostawię na wszelki wypadek. Zostawiam też Tomasza Łapińskiego, Polsat, Dariusza Wdowczyka, Polsat, i Macieja Korzyma, dyrektor sportowy w Sandecji Nowy Sącz. Dobra, czy ja mam papiery trenerskie? Masz. Pan Filip Bednarek papierów trenerskich jeszcze nie ma. Pan Cygan też nie ma. Raczej nie ma. Nie ma. Myślę, że zrobił w polskiej piłce już wszystko, ale... Chciałem powiedzieć Bogusław, bo to były Król Strzelców polskiej ekstraklasy, już świętej pamięci niestety, a to oczywiście Wojciech Cygan. Swoją drogą być Królem Strzelców ekstraklasy w Stali Mielec, to duży wyczyn w latach 90. Bardzo duży. A w ogóle wiesz, jaka ciekawa historia. Grasz w latach 90. w ekstraklasie, gdzie chyba Kanal Plus już miał prawa i transmitował, nie wiem, 2-3 mecze. I kluczowy dla ciebie konkurent nie jest transmitowany przez Kanal Plus, więc ty w sumie nie wiesz, po zakończeniu twojego ostatniego meczu w sezonie, czy jesteś Królem Strzelców, czy nie, no bo trzeba dzwonić i sprawdzać, czy ten gość bramkę zdobył, twój konkurent. Studio S13 można słuchać, no ale prawdopodobnie nikt nie słuchał i mama zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że słuchała relacji radiowej, że ten gość nie zdobył bramki. Bogusław Cygan, Stal Mielec, były Król Strzelców Ekstraklasy. No. A propos takiej historii, był taki sezon Ekstraklasy, absolutnie fatalny, kiedy piłkarz spod Beskidzia został Królem Strzelców. Robert Demian, Słowak, dokładnie. Tylko Robert Demian został Królem Strzelców i miał 14 goli. Nie wiem, czy w ostatniej kolejce jeszcze nie strzelił 15, ale generalnie miał 14 goli przed ostatnią kolejką i rozmawiałem tuż przed meczem ostatniej kolejki z Danielem Liubojo, który już był po eskapadzie w Enklawie, był odsunięty od drużyny, włosy już nie były tym słynnym skunksem, tylko miał takie całe siwe czy białe, i zapytałem, czy ty jeszcze, Daniel, dzisiaj w meczu pożegnalnym w Legii walczysz o Króla Strzelców? A on zapytał, a ile potrzebuje? Wiesz, w ogóle się to mnie interesował, a miał 12, więc a miał blisko. 12. A wiesz, że kiedyś ale Robert Demian wygrał. Sylwester Czereszewski, Arkadiusz Błąk i jeszcze jeden zawodnik mieli tyle samo bramek. Też bardzo mało i zostali Królami Strzelców. Swoją drogą, jak już mówię o Liuboi, musimy tutaj pokazać naszym widzom zdjęcie obecnego Daniela Liuboi. Ma brodę potężniejszą niż tak, podobnie jak Mateja Kerzman, z którym się nie lubili. Dobra, czy ja pracowałem w Rosji? Nie, nigdy. No dobra, no to w takim razie odpada mi Dawid Janczyk, bo pracował, odpada mi Janusz Gol, bo pracował. Tak. To zostaje mi 2, 4, 5 gości. Dobra, no, to teraz ty. Czy nie decydowałem się na transfer zagraniczny między innymi dlatego, i mało zagrałem w kadrze, między innymi dlatego, że miałem paniczny strach przed lataniem samolotami? Nie, to jest... Nie.
Absolutnie nie, nie, nie. Możesz pana Tomka. Pan Tomasz Łapiński. Tomasz Łapiński. Pozdrawiamy serdecznie. To była jego bolączka. Tak, ale Macieja Sadloka nie ma. Czy ja zakładałem kiedyś koszulkę Legii Warszawa? Zakładałeś. Okej. Okay. Oj, oj. Panie Tadeuszu. Ja bardzo lubię, zresztą to jest chyba jeden z takich bardziej pozytywnych. Tadeusz Pawłowski? Cudowna postać. Cudowna postać, nie? Kamil Kiereś, jak już doszliśmy do wniosku, ta postać nie zrobiła dużej kariery. Piłkarskiej, tak. Zostaje mi trzech, tak jak tobie. Ja mam... Trzy osoby, które i są trenerami obecnie i grały w Legii Warszawa? Nie, pytałem o papiery trenerskie. No to okej, tak, zgadza się. Papiery trenerskie. O, ten może nie mieć, ale wydaje mi się, że wiesz co? Że ten może mieć papiery trenerskie. Ale już mam swój typ i mogę strzelić teraz, czy nie jeszcze? W następnej kolejce możesz. Dobra, no to teraz ty. Czy... Dariuszem Wdowczykiem? Nie. 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 Kochany, to teraz ja strzelam, tak? Moim zdaniem tą postacią jest Komandos, brat znanego brata Dariusz Dudek. Brat znanego brata Dariusz Dudek jest twoją postacią. Kurde, a wiesz, że miałem od początku... Ty jesteś Korzymem. Tak. Ach, z tobą przegrać, to jak wygrać, dokładnie, a dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przyjemność. Karol Strasburger i Jan Nowicki. Tak jest. I wielki szuł odsłona numer 2. Tak jest.